Cicho bądź, oglądaj i słuchaj. Rodzaj bananów, który jest najbardziej znany w całym świecie, to jest rodzaj Cavendish. Ale oczywiście dużo różnych rodzajów bananów eksistują. Są małe, duże, słodkie, niesłodkie i tak dalej. No i że mieszkasz w Europie, to myślę, że tylko macie ten rodzaj tu. Jest słodki i oczywiście bardzo dobry. Można go do pizdy włożyć, można do dupy włożyć i można go jeść. Dzisiaj robimy banana na 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 aż jaja urywa. Wiem, że chcesz tego banana, ale najpierw musimy zrobić dulce de leche. I to mniej więcej znaczy słodkość mleka po hiszpańsku. I to robią z mlekiem i z cukrem i to długo gotują, aż on jest gęsty. Ale pokażę wam, w jaki sposób można w tym czasie robić to szybko i dobrze i fantastycznie. Kup taką konserwę z mlekiem, z słodkim mlekiem kondensowanym. Ale uważaj, żebyś nie kupił bez cukru, bo wtedy wyjdzie ci gówno. Zobacz tutaj, takie to koagulowane do niczego, paskudne. Tego nie chcesz. Kup słodkie mleko kondensowane. To nazywa się dulce de leche crudo. Jeżeli pół godziny gotujesz tą całą konserwę w wodzie, to dostaniesz dulce de leche semi crudo, po godzinie blanco, półtorej godzinie rubio, dwa godziny pajico, dwa i pół godziny marron. I ja to robiłem ten marron. Ale po trzech to marrono skuro i potem negro po 3,5 godziny. Taki ciemny, trochę taki gorzki zrobi się. Ale my robimy marron 2,5 godziny. I jeżeli masz szybkowar, tak jak ja, to tylko wpierdalaj to do wody, do szybkowaru i wystarczy gdzieś tam 45 minut i będziesz miał taki fantastyczny dulce de leche brązowy, gęsty, taki, oj, jaki to dobry jest smak, jakiś taki cukierek angielski, taki sos słodki. Ale uważaj, żebyś nie zabił się, bo jeżeli otworzysz tą puszkę od razu, kiedy z wody wyciągniesz ją, to spalisz gębę i oczy, będziesz niewidomy. Uważaj, poczekaj aż ostygnie i potem otwieraj, kurwa, uspokój się. I teraz musisz nauczyć się, jak kurwa banana otworzyć. Ludzie ogólnie tutaj otwierają. I kto tutaj kurwa otwiera? Małpa to chyba nie otwiera tutaj. I małpa chyba wie, jak się banana otwiera. Małpa to tutaj otwiera banana. Zobacz, tylko weź palce tu, przyciśnij i ciągnij. I kurwa cały jest banan i nie psujesz go. I nie ma ryzyki, żebyś tutaj zmarnował i zrobił z tego gówno. Otwórz jak małpa, nie jak jakiś człowiek. No zresztą nie, no kiedy jesz banana, to możesz jak małpa otworzyć, ale do tego to nie, bo tutaj używaj nóż. Znajdź banana prostego, a nie jakiś taki bardzo zgięty, bo będzie ciężko robić te bananiki. Ukroj na mniej więcej 3 części, tak? I teraz używaj coś, ja używam taki, żeby, wiesz, taki, jak to po polsku nazywa się, który skórę z kartofli się odkraja, ale możesz używać nóż też. I wykroj tutaj tą część i zobacz tutaj, trzymam ręką mocno, bo jeżeli nie będziesz mocno trzymał na krągło banana, to zepsuje się.
Dlatego trzymaj mocno i kroj, zobacz tu, i potem używaj takiej patyk do jedzenia i wytrzyśnij to, widzisz tutaj, jeszcze raz, na wszystkie bananiki. I teraz, kiedy już se ostygnął ten dulce de leche, bo nie stresowałeś chyba, nie przyszli pogotowie chyba po ciebie, weź taką torebkę plastikową, widzisz, tak, włóż ten dulce de leche i wyspryszkaj to do bananów, tak fajnie, widzisz, jak łatwo to się robi, 1, 2, 3, wszystkie tutaj i potem wpierdol je do zamrażalki i niech tam leżą gdzieś tam 2 godziny, żeby twarde się zrobili i zimne, żeby zamrożyli się. Teraz może pytasz się, jak kurwa mam robić loda, jeżeli nie mam maszyny na robienia lodu? Lód. Jak się kurwa mówi? Wiem, że jedno znaczy kutasa jeś, a drugie znaczy produkować lody. Kurwa, nie obchodzę się, macie w rzeczy po polsku takie dziwne, czasami mówicie. Nie ma znaczenia, ale chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz zrobić lody, a nie masz maszyny, to pokażę ci jak. Najpierw zrób ten krem na lody. Ja zrobiłem takie fantastyczne lody z melisą. I melisa to jest takie zioło nie bardzo popularne w Szwecji. Nie wiem jak jest w Polsce, ale można je kupić w sklepie i bardzo, bardzo ma dobry smak. Dlatego miksuj je i to możesz też wpierdolić cukier już teraz, bo będzie łatwiej to miksować. I teraz wpierdol to tu śmietanką, z mlekiem i no resztę cukru, że nie dałeś wszystko. Troszeczkę soli, pamiętaj, to jest ważne, kiedy robisz desery, nie ma znaczenia, czy to czekolada, czy to lód, czy to gówno, czy to... Nie ma znaczenia, co jesz na deser, ale zawsze dodaj trochę soli. I troszeczkę cytryny do tego, żeby trochę kwasu tam było w tym. I wymieszaj to i do lodówki na godzinę, 2 godziny może, żeby to zimne się zrobiło i lepiej wyjdzie ci wszystko. Bo wiesz, lody mają być zimne. To chyba wiesz, jak robić loda. Lody, kurwa mać. No, teraz nareszcie pokażę, jak robić bez maszyny. Tutaj mam worek plastikowy bez dziur. Włóż tam dużo lodu, strasznie dużo lodu i dużo soli. Ta sól zrobi, że lód zacznie roztapiać się, ale też będzie zimniejszy niż 0 stopni. I to znaczy, że to jest dobrze. Zimniej to lepiej. I w tym woreczku tu wlej ten krem dobry ze smakiem melisy, ale używaj sitko, żeby te kawałki melisy tam, te zioło nie w gębie ci do zębów nie wpierdolało się i tak dalej. Chcesz taki czysty krem tutaj, bo wszystkie te smaki tam przecież już są. Do worku. I czyśnij powietrze i zawiąż dobrze ten woreczek i woreczek do tego worka tutaj z lodem i niech to cięszy się, trzęść to i tutaj bij to jak jakieś paskudność, którą nie lubisz i tak pij i trzęsić i tak to i tak dalej 10-15 minut. I po 15 minut, zobacz tutaj, gęste się zrobiło, trochę twardziejsze i można tak jeść, tak jak tak, ale to bardzo jest miękkie. Lepiej włóż to do zamrażarki na godzinę gdzieś i będziesz miał lody miękkie, fantastyczne, ale nie za miękkie. Teraz nareszcie zrobimy te banany. Tu mamy mąkę kartoflaną. Tutaj mam jajka, chyba wiesz jak kurwa jajko wygląda. I tu mam bułkę tartą. I to wszystko, wiesz, w Polsce tu można kupić to wszystko, bo przecież kartofle jecie, sznicle robicie i kurwa jajka chyba macie. Mówicie mi zawsze, że dziwne mam składniki. To chyba nie jest dziwne.
No i zagrzej olej do 170 stopni, między 170 i 180. Jeżeli za zimne będzie, to wyjdą takie miękkie, niedobre banany. A jeżeli za wysoka temperatura, to spalisz całe mieszkanie i dzieci, i żona, i mężczyźni wszyscy spalą się i koniec już. No, wyciągnij te banany, widzisz tutaj twarde. I łatwo jest z nimi pracować, bo twarde są. Jak jakieś kutasy, młode kutasy, stare kutasy to może nie są takie twarde. No ja nie wiem. Weź je do mąki, do jajka i do buły tartej. Raz i jeszcze raz. Drugi raz to samo. Tu, tu i tu. I włóż je pomału do oleju. I nie wpierdalaj tam za dużo ich, bo zimne zrobi się olej. Tego uważaj. Gdzieś tam 3-4 może w takiej wielkiej patelni i dobrze. I po minucie gdzieś przekręć, żeby brązowe było na jednej, drugiej stronie. I gotowe te bananiki. Weź się tutaj połóż, żeby ten olej zeszy trochę i żeby je ostygły trochę, bo jeżeli za ciepłe będą, to nieładnie będzie wyglądało, kiedy do cukru je włożysz i kiedy trochę ostygną, to do cukru tutaj, zobacz jak ładnie ten cukier tutaj na ich siedzi i tego kurwa loda tutaj zrób tutaj i połóż go i kurwa mać, to takie jest dobre, że kurwa worka możnowego tworzysz i tam wpierdolisz te banany, żebyś zawsze ze sobą je miał i mógł jeść, takie to kurwa jest dobre. Futem peroże, z całego serca cię kocham.